Mija Skrzyszowska, zawodniczka AZS AWF Warszawa, nasza super studentka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Pija zaprosiła nas do swojego domku, napijemy się kawki, troszkę pogadamy, poznamy jej cudne świnki morskie i co jeszcze? No i po prostu zapraszam do wysłuchania. Tak jest, wbijamy! Mieszkam tu od niedawna, ale bardzo dobrze. No mamy miejsce na dość spore świnki, znaczy spory asortyment mają. No przyznam, że teraz lubię sobie odespać, więc tak do 8-9 raczej bardziej wstaję. Robię śniadanie z moją siostrą. Myślę, że albo szakszukę, tak, albo naleśniki. O, naleśniki, tak, ja uwielbiam naleśniki. A najczęściej to jemy jednak jajecznicę. Później się szykuję na trening, wracam po treningu. No i później to zależy, różnie mam zajęcia. Czasem muszę pójść do fizjoterapeuty, między innymi do psychologa sportowego, coś się uczę. No, po południu po prostu znajduję czas dla siebie. Mieszkamy, to jest już drugi rok, kiedy mieszkamy same we dwie. Mieszka nam się bardzo dobrze. Dobrze się dogadujemy. Dzielimy obowiązki. Tak. Nie, no, część ja mam coś takiego, że ja po treningu jestem zmęczona. A moja siostra chce, żebym już wyjęła naczynia na przykład, a ja daj mi 5 minut, a ja, no ona, już, rób to. I ja mam problem z tym, że ja chcę odpocząć chwilę, Agata chce, żebym już coś zrobiła. W skrócie tak, o sprzątanie, bo mamy trochę inny tryb. No ja pracuję powiedzmy od 8 do 16, piję, więc ja od tej 16 zaczynam wtedy żyć, sprzątać, robić różne rzeczy. No, a Pia wraca z treningu, jest właśnie wtedy zmęczona, więc nie możemy się dogadać. Bardzo często właśnie mamy dzień lenia dokładnie w tym momencie, kiedy ta druga ma dzień aktywny. Dziewczyny, z kim wy tutaj mieszkacie? To są największe chyba gwiazdy tego domu. No, dokładnie. Słuchajcie, są dwie świnki morskie, cheddar i parmezan, tak? Przygotowają się. O. I zobaczcie, to jest cheddar. To jest cheddar, tak. No. Świnka morska, cheddar. Miałyśmy parę lat temu, 8-9 lat temu, też świnkę i później do 3 doszło. Nie naraz, ale tam w parach były. No i bardzo lubiłyśmy, no później nasza mama trochę się bała świnek, ogólnie gryzoni. Około 3 razy w tygodniu im sprzątamy. No największym, najważniejszym obowiązkiem jest to, że trzeba bardzo, one są bardzo dużymi głodomorami. One właśnie bardzo lubią świeże warzywa, świeże zioła. No. A tylko zielone, bo świnki też mogą mieć marchewki czy buraka, ale ich nie lubią. Tak. Okay. Same zielone. Są wybredne też bardzo, bo nawet tutaj, no tutaj na śniadanie jadły pietruszkę chyba, to nawet gałązki dostają, a listki tylko jedzą. Tak samo w ogórku najbardziej lubią skórkę. Jak byłam dzieckiem, to próbowałam gimnastyki artystycznej, trochę baletu. Niestety moja mama nie kupiła mi puent, więc do baletu, więc też moja kariera z baletem się skończyła. Ale lubiłam bardzo gimnastykę artystyczną. Chyba jestem trochę też za wysoka na nią, chociaż nie jestem zbyt wysoka, ale do gimnastyki trzeba być niższym. Ale lubiłam to, ciekawe, i lubię to do tej pory oglądać. No, ja nawet próbowałam wieloboju, nie tak, no trenowałam go w jakimś stopniu, ale to tak na poziomie zabawy jeszcze. No to było kiedy byłam młodziczką, juniorką młodszą, więc też próbowałam wzwyż. No niestety to też nie jest moja konkurencja, ale fajnie było to spróbować. Biegałam 200 metrów, 800, kulą pchałam. Kulę ciągle lubię, na treningu czasem robię sobie, więc... Tak. Ale to jest fajne urozmaicenie, naprawdę. Pia raczej jest typem osoby, która jest zwykle uśmiechnięta i radosna i pozytywnie nastawiona do życia. To zwykle ona na mnie jest zła, kiedy ja gdzieś tam widzę niektóre rzeczy w czarnych barwach i ona się denerwuje, że się źle nastawiam. Czasami wiadomo, zdarzają się jakieś takie dni, kiedy coś tam nie idzie po jej myśli, bo Pia też ma taki i problem, i nie problem, że chciałaby po prostu być w niektórych kwestiach idealna i żeby wszystko szło perfekcyjnie. No i to wiadomo, jakby ma swoje efekty chociażby w PII, w wynikach na hali i na stadionie. No ale też czasami się denerwuje, jeśli coś idzie nie po jej myśli, więc to są właśnie te dni, kiedy może... Zgodzę się z tym. Chciałabym po prostu robić wszystko najlepiej. Tak samo moja siostra zawsze mi daje radę przed biegiem. To jeśli chcę biegać, to muszę biegać szybciej niż inni. Więc biorę to do serca i praktykuję.
Nie było startu. Kambundzi szybciej wystartowała od Polki, ale teraz Pia z czysta. Brawo Pia. Szybkość pomaga. Się do zawodu. Ale Pia pięknie. Czas. 7:8:9. Rekord życiowy prawdopodobny wynik. Ta dziewczyna jest zdolna do wszystkiego. Rekord Polski 7:7:88. Rekord życiowy. Fantastyczny. Nieprawdopodobny bieg. Polski cudownie, cudownie. Mam ciarki po prostu na całym ciele. Brawo Pia Skrzyszowska. 7:88. No. Dołączyła do tej super elity historii. Zdawałam sobie sprawę, że może tak być. Po prostu robiłam to, co w poprzednich biegach. Byłam bardzo skupiona, spokojna. I no nie myślałam o tym, o konkretnym wyniku czy o miejscu, tylko po prostu trzeba się skupić i zrobić wszystko po kolei. Pierwszy podek, drugi i tak do końca i na tym się skupiałam. Już całkiem nauczyłam się nie reagować zbyt emocjonalnie na PI start, aczkolwiek ten start w Toruniu przerósł nasze oczekiwania. Był ze mną chłopak PI Bartek. I w momencie, kiedy Pia pobiegła w półfinale 7:88, to nawet nie cieszyliśmy się, po prostu za nie mówiliśmy, nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Minęły dopiero 2-3 minuty i dopiero wtedy mieliśmy takie, ojej, co to się w ogóle wydarzyło? 7:88, co za niesamowity wynik. O wiele bardziej wolę jest z kibicami trybuny. Wiadomo, to zawsze pomaga, jest większy hałas, większe emocje. No ale no, w tym roku musiało być tak, jak było. To też u mnie to jest trochę inaczej, bo biegam czy 60 czy 100 metrów, to ja bardzo mało słyszę podczas biegu. Można powiedzieć, że nic, że no, nic nie skojarzę nawet. No wiadomo, że po biegu czy przed biegiem byłoby fajnie usłyszeć większe brawa czy okrzyki, ale w samym biegu nie słyszę tego, więc poradziłam sobie bez kibiców, ale chciałabym ich ponownie zobaczyć na trybunach. Dostałam też bardzo dużo wiadomości. Odpisałam, mam nadzieję, że na wszystkie wiadomości. Przez kilka dni odpisywałam. No ale to bardzo miłe, jak ktoś widzi i gratuluje i docenia to, co robię. No, to po prostu jeszcze motywuje bardziej. No to tutaj właśnie wieszam wszystkie swoje medale z Mistrzostw Polski i mam też tutaj medal z Mistrzostw Europy, więc myślę, że to jest mój najważniejszy medal, bo no, pierwszy medal z Mistrzostw Europy, więc to było coś cudownego, piękne przeżycie. Chociaż każdy medal jest dla mnie ważny. Mam tutaj 3 medale też z Mistrzostw Polski seniorów. I to też tu jest na 100 metrów, na 60 metrów przez płotki, a tu w skoku w dal jeszcze. Brązowy. Każdy medal z Mistrzostw Polski jest dla mnie tak samo ważny. Przed zmianą trenera na mojego tatę nie byłam taka przekonana, bo od kiedy zaczęłam trenować od dzieciaka, to mówiłam, w życiu nie chciałabym, żeby mój rodzic był trenerem, bo moja mama też skakała w dal, mój tata tam biegał sprinty, więc mówię, nie, no w życiu nie. No i zmieniłam i to była najlepsza decyzja w moim życiu, bo teraz sobie nie wybrałam z kimś innym trenować. Naprawdę, dogadujemy się świetnie, ufam tacie, bo uczy się, dowiaduje się nowych rzeczy, stara się być na bieżąco właśnie z nowościami w sporcie i praktykujemy to w treningu, no i przez to są właśnie efekty. Bardzo lubię chodzić z Pią na treningi i zdarza mi się czasami pojawiać i oglądać, w szczególności, że mamy całkiem blisko. To rzeczywiście jeszcze odkąd zaczęła Pia trenować z tatą, to zdarzało mi się nieraz pojawiać na treningach. Tak, bardzo lubię obserwować jej postępy i to, jakie... Ja sama kiedyś też jako dziecko trenowałam i bardzo mi się podoba to, w jaki sposób tata prowadzi treningi, bo to są no niecodzienne treningi. Mają bardzo dużo jakichś takich ciekawych metod, których i różnych ćwiczeń, których nie widziałam nigdy wcześniej u innych sportowców. To jest coś takiego, że na treningu mamy luźną atmosferę, żartujemy sobie i to nie mamy w ogóle napiętej atmosfery, może być na luzie traktujemy trenowanie. Właśnie czasem może ten mój perfekcjonizm na podkach się włącza, kiedy chce coś zrobić, a on tata powie, żeby już odpuścić, bo będzie tak lepiej, żeby nie ma po co męczyć czegoś, jak coś nie wychodzi, tylko przełożymy ten trening. Wtedy jestem niezadowolona, bo chciałabym, a nie można wtedy. Pia mówi, że uwielbia trenować ze swoim trenerem. Przekonajmy się, co tata ma do powiedzenia na ten temat. Pia jest osobą bardzo inteligentną. Ona bardzo fajnie podchodzi do sportu, poważnie, ale też z dystansem. I my też ten nasz trening przebiega w taki sposób, że są momenty, kiedy trzeba się skoncentrować i robimy rzeczy, które są poważne, ale większość czasu jest to fajną zabawą. Jest sporo dobrego humoru, rozmawiamy też o różnych rzeczach, więc chyba to nie jest takie, że taki sposób oddzielenia sportu od życia. To jest takie wplecenie go w nasze życie, czyli prowadzimy normalną relację tata-córka i w międzyczasie jest sport, kiedy się koncentrujemy
na tym, co mamy zrobić. Później wracamy do relacji tata, córka. I tak to działa. I w momencie, kiedy Pia pobiegła w półfinale bardzo dobrze i pobiegła 7,88, byłem bardzo zadowolony, że to zrobiła, ale nie byłem zaskoczony. Ja wtedy powiedziałem, jeżeli by się nie udało zdobyć tego medalu, byłbym zadowolony z tych mistrzostw Europy, gdyby na przykład pobiegła 7,88, czyli dokładnie tyle, ile pobiegła. Na początku są też jeszcze młodzieżowe mistrzostwa Europy, więc tam liczę, no, że będę w finale i może powalczę nawet o medal. Później Igrzyska Olimpijskie, tam bym chciała zrobić minimum. To moje największe marzenie i cel na ten rok i myślę, że to jest realne. A później jeszcze jest Uniwersjada, gdzie chciałabym reprezentować moją uczelnię, AWF Warszawa. Uczelnia daje mi warunki, gdzie mogę łączyć sport i naukę i nie sprawi mi to w ogóle problemu. Na etapie życia, którym jestem, to żeby się tym zająć, to wyzwanie musi być troszeczkę bardziej dalekosiężne, czyli to przynajmniej przeczucie albo poczucie, co ona może osiągnąć, musi być takie, że to są naprawdę szczyty sportu, czyli medale Mistrzostw Świata, Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Europy. No i takie są też nasze cele. Nie zawsze cele się osiąga, ale wydaje mi się, że są realistyczne. Do tej pory ciągle nie wierzę, że będę miała 20 lat, bo ciągle się czuję ta właśnie młoda i na mnie mówili zawsze, o wiesz, jesteś taka młodziutka, a już w sumie wkraczam w ten seniorski sport, więc... Nie wiem, że jestem na to gotowa. Znaczy wynikowo, jak widać, tak, ale po prostu czy czuję się być seniorką, bo czuję się ciągle juniorką, mimo że już nie jestem. Czego mi potrzeba do szczęścia? No, staram się być szczęśliwa na co dzień. Raczej no, zdrowia w sporcie, no i w życiu też normalnie. Żółwik, dziewczyny, dziękuję bardzo. Trzymajcie się. Dużo zdróweczka. Dziękuję i wam też bardzo. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnym Turbo odcinku. Cześć.